Ahoj kamraci! Witamy serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dziś widzimy się w kolejnym państwie, mianowicie jesteśmy w Omanie. Jest to państwo, w którym jeszcze nie byliśmy. Oczywiście, standardowo, zanim zaczniecie oglądać, zostawcie łapkę w górę, zaznaczcie subskrypcję, dzwoneczek, żeby być na bieżąco z naszymi nowymi materiałami. Aż kamera nam w ogóle padła, więc tymczasem pokażę wam, jak mieszkamy. To jest wejście do naszego apartamentu, bo to jest apartament. Słuchajcie, jako że stoję tutaj, no to pokażę wam od razu kibelek. Włączając milion kontaktów. Tak się on prezentuje. Okej, okay, trochę takie szpitalne światło, ale jest ciepła woda, więc jest super. Tutaj przechodzimy sobie do części sypialniano jakiejś, takiej salonowej. Tutaj będziemy oczywiście sobie pracować. Od razu przejdziemy do kuchni, bo o dziwo mamy też kuchnię, czego nawet nie wiedzieliśmy, że jest kuchnia. Tak, zanim to się zapali, ale przyznaj, że to troszeczkę jak w szpitalu. I tu mamy ten balkon. No. Który jest zamknięty w ogóle. No. A, czyli no. Może ten klucz jest od niego, bo mamy drugi klucz, to może to jest od niego. Ale tam jest taka gorączka, że lepiej tam... No, nie jest chyba, nie wiem, ze 40 stopni. W ogóle chciałem powiedzieć, że byliśmy tutaj przed pierwszą nad ranem i pan robił prezentację, otworzył szafkę. Tak, robił prezentację, tak, garnek. Zobaczcie, macie tutaj garnek do czaju. I macie garnek, patelnię. I tak wszystko wyciągnął po kolei. Sztućce, to, że tu jest kuchenka gazowa, że to... Prezentacja została odbyta. Ile jest lodówka, mikrofala, toster, tonik jest do pracy. Tutaj widzicie, jest takie mega gigantyczne łóżko. Materac jest całkiem wygodny. Tam w tle gołębie, bo zaraz też pokażemy wam ciekawostkę. I tak to się tutaj prezentuje. Jest klimatyzacja przymontowana, no jest jak jest po prostu, no jest dziura. Dobra, może podejdziemy najpierw do tych gołębi, bo już mnie to korci. Patrzcie, ile ich się tutaj zrobiło. Tu jest w ogóle jeden odleciał, okej. Okay. Siema. Tu jest gniazdo. Pieska nie ma, kotka nie ma, ale za to mamy gniazdo gołębi. Widzicie? Tu jest jajko. Jest jajko! I oni je wysiadują. Jest trochę tych gołębi tutaj i trochę główienek. No ale spójrzcie, taki mamy widoczek. Z jednej strony widać miasto, widać górki i widać pył, bo jesteśmy gdzieś tam na środku pustyni. No i z drugiej strony też jest taki ala balkonik, cały oczywiście olaptany przez gołębie. Taki mamy widok. Muszę przyznać, że całkiem zacny. W tle powiewają flagi Omanu. Widoczność jest taka, mam wrażenie, że troszkę jakby za mgłą, przez ten piasek pustynny. Idziemy za chwileczkę, żeby sprawdzić, gdzie tu w ogóle jakieś autobusy jeżdżą czy coś. Szczerze mówiąc, i to zupełnie szczerze, myśmy się w ogóle do tego przejazdu nie przygotowali, więc nie mamy jakichś takich super ciekawostek historycznych. Bardziej będziemy to wszystko odkrywać razem z wami na bieżąco, bo nie chcieliśmy jakoś tak sobie głowę zawracać datami. Nawet nie wiedzieliśmy, czy uda nam się do końca tutaj dolecieć, bo to wiecie, to lot za lotem, przesiadki i te sprawy. Dobra, nie przedłużając, lecimy na miasto. Ogólnie jest milion stopni, naprawdę jest tak gorąco, ale nie poddajemy się, będziemy dzisiaj zwiedzać, no myślę, że przynajmniej przez kilka godzin. Zobaczcie, ogólnie jesteśmy przy takiej dość ruchliwej drodze, ale naprawdę wyobraźcie sobie, że nie słychać tej drogi spokoju, więc jest okej. Tutaj jest wejście do restauracji i do naszego hotelu, a my za chwileczkę kierujemy się chyba gdzieś w stronę centrum. Nie do końca wiemy, gdzie to jest, bo tak jak mówię, żeśmy się nie przygotowali. Patrzcie, jak ładnie. Zobaczymy, co tutaj się znajduje jeszcze w okolicy, żeby wiedzieć mniej więcej, co mamy pod nosem. No jakiś jest, no ale to trzeba będzie zobaczyć na mapie. Albo ewentualnie spytać kogoś, żeby nie wsiąść i nie pojechać gdzieś nie wiadomo gdzie. A tutaj jest sklep, o którym też ludzie pisali właśnie, sprawdzałam opinię na Bookingu, Spar. No całkiem blisko, jakieś 50 metrów od wejścia. W sensie od wejścia do naszego hotelu. Kawy, słuchajcie, nie znaleźliśmy, znaczy była jakaś, ale tam Starbucks, więc troszkę drogo. Będziemy jechać na miasto, żeby się czegoś napić, ale mamy wodę, co jest najważniejsze. Stoimy w ogóle teraz pod takim przystankiem. O. To się nazywa mwa salat czy coś w tym stylu i ponoć właśnie według tego, co jest tutaj napisane, można przejechać z tej dzielnicy Rui, Mutrach albo Matrach do Muscat Road. I to jest taka niby standardowa droga, którą pokonuje ten autobusik, ale kurde, nie możemy się dostać do aplikacji, w sensie przechodzi nam przez kod QR. Chyba po prostu pojedziemy taksówką, tak jak zrobiliśmy to wczoraj, tą OTaxi, bo się okazuje, że za jednego OMR, nie pamiętam do końca, jak się nazywa ta waluta, że można przejechać sobie do centrum, więc spróbujemy, o ile w ogóle jakiś kierowca potwierdzi nam transport. Dobra, udało nam się przez to OTaxi znaleźć kierowcę, więc teoretycznie powinien być za minutkę i jedziemy do centrum.
Dobra, no to jesteśmy. Teoretycznie dotarliśmy. Tak jak mówiłam, zapłaciliśmy jednego tego, nie wiem jak to się czyta, OMR-a. Rial Omański. Rial Omański. No i teraz idziemy sobie w kierunku, myślę, że jakichś bazarów i tak dalej. Trzeba by było zobaczyć ogólnie, co tutaj się znajduje. Myślę, że wieczorem pewnie robi jeszcze większe wrażenie, co nie? No co powiesz, Wojtku, jak twoje pierwsze wrażenia? Gorąco, ciekawie, mnóstwo gołębi w ogóle. Mnóstwo gołębi wszędzie. Ale zapach taki specyficzny dla krajów arabskich. To prawda. Nie wiem, jak to nazwać. Już widzę kawiarnię, także jest dobrze. Idziemy chyba sobie na jakąś kawę, bo właśnie tam naprzeciwko mamy jakiś coffee shop. No to sobie podejdziemy. Mamy kawę. Ogólnie ciężko jest się w ogóle przedostać, żeby gdzieś tak na spokojnie sobie przejść z tego względu, że po prostu wszyscy z każdej strony, no po prostu jak to w tych krajach, no nie? Arabskich, atakują z każdej strony. Za dwie kawki zapłaciliśmy 0,4 OMR, czy jakieś tam 4 do 5 zł. Spróbujcie teraz z nami sobie przejść przez to wszystko. Ogólnie nawet za bardzo nie ma się gdzie zatrzymać z tą kawą, bo z każdej strony, tak jak mówię, są po prostu ludzie, zobaczcie. Ale wygląda to całkiem nieźle, powiem wam. Obrócę wam się jeszcze tak o. Cyk. Cyk. Jest gdzie chodzić ogólnie. Nie wiem, od której dokładnie godziny to się zaczyna. Słuchajcie, nawet nie ma co tam nagrywać z tego względu, że po prostu jest taki tłum i taki ruch, że nie ma nawet jak przejść za bardzo. Jesteśmy jedynymi w ogóle, że tak powiem, potencjalnymi kupującymi, no. Więc oni z każdego miejsca wybiegają, już po rękach pryskają perfumami. Tak, tak, więc nawet gdybyśmy chcieli sobie jakoś poruszać tutaj kamerą czy cokolwiek porobić, to się nie da, bo się boję, żeby w kamerę nam pryśli tymi perfumami. Ale najważniejsze, że mamy kawę i możemy sobie na spokojnie już zacząć myśleć, bo bez kawy dzień jest po prostu stracony. Powiem ci, że już lepiej będzie chodzić gdzieś tutaj na zewnątrz i się kręcić jak przez ten cholera bazar. Znaczy nie mówię, że jest zły, ale ja nawet nie mam ochoty się tam zatrzymywać. To jest chyba 500, ale nie wiem. Ale wiesz o co chodzi, że nawet nie chcę mi się tam zatrzymywać, bo jeżeli zatrzymamy się przy jednym stoisku, no to zaraz wszyscy nas oplęgną. I tak to, moi drodzy, tutaj wygląda. No, pójdziemy sobie chyba gdzieś bliżej portu. Popieprzamy z tą kawą gdzieś po jakichś takich bocznych uliczkach, bo powiem wam, że nie chcemy się wracać na ten bazar, cholera. Nas tak wszyscy zaatakowali, a jest taki skwar, że w ogóle aż nie chce się człowiekowi myśleć za bardzo nad tym, co jest wokół. Tutaj na górze ten taki, taka wieżyczka, co widzicie, to jest Old Watchtower. Raczej tam się nie będziemy wspinać, bo jest po prostu gorąco jak w piekle. W ogóle ten budynek wygląda jakby był z jakichś jajek. Nie wiem, czy będzie widać, ale my jesteśmy tu w tym momencie. Naprzeciwko mamy właśnie Mutrach Fort. Ja myślę, że gdzieś w jego stronę chyba się pokierujemy, nie? Bo tak ogólnie ciężko nam w ogóle gdzieś oczy obkręcać. Słuchajcie, tego wszystkiego jest tutaj tyle, że naprawdę nie wiemy już, w którym kierunku iść. Myślę, że chyba w kierunku wody, co? Bo po prostu będzie nam chyba trochę chłodniej. Gdzie tu iść, słuchaj? Ten fort tu widać. No właśnie, a port gdzie? No w stronę wody to tam. No to idziemy w stronę portu, nie fortu. Mamy jakiś taki pomnik, przeszliśmy sobie na drugą stronę. Ogólnie droga jest bardzo ruchliwa, więc trzeba uważać. Panorama prezentuje się naprawdę cudnie. My wysiadaliśmy gdzieś mniej więcej w tamtym kierunku? Gdzieś tam żeśmy wysiedli, no. Widzisz? Jest naprawdę przepięknie. Nad nami widać port. Patrzcie, jaki piękny ten port. W ogóle jesteśmy w tym momencie w Zatoce Perskiej. W sumie między Zatoką Perską a Morzem Arabskim. Jak się Pauluśce podoba? Ja właśnie jestem zajęta fotografią i nawadnianiem się, bo słuchajcie, ja cały czas tylko mówię o tym upale, ale jest po prostu taki skwar, że nie da się myśleć logicznie. Ogólnie ciężko mi porównać to miejsce do jakiegokolwiek innego. Może delikatnie przypomina Abu Dhabi, ale jednak te góry tutaj wokół to no, robią niesamowite wrażenie. Bardzo mi się podoba, tylko ten upał. No w ogóle się tak śmialiśmy jeszcze, jak wychodziliśmy z pokoju, że będziemy lecieć do następnej destynacji, gdzie jest gorąco, ale po to, żeby się ochłodzić, nie? W ogóle o co chodzi? Musicie uwierzyć mi na słowo, bo kamera tego nie odda, ale tam naprawdę są takie szlaki turystyczne do dreptania po górach, ale myślę, że to nie jest dobry pomysł, tym bardziej, że przestawiam się na klapki. Wczoraj jak się pytałem, mówiłem do pana taksówkarza, że
nocy, jak byliśmy o północy, no w nocy o północy. Nocy o północy. To było około 30 stopni i mówimy panu, że u nas ostatnia noc, zanim z Polski wylecieliśmy, to było 13 stopni w nocy. Aż nie dowierzał, aż nie dowierzał. On mówi, że jak to, jak 13, nie? Mówi, że u nich teraz już jest tak fajnie, bo miesiąc temu to temperatury sięgały 45-48 w cieniu, nie? Widać góry? Widzicie? Są to góry, które nazywają się Al-Hajar i właśnie te wszystkie góry otaczają nas wokół. Myśmy wylądowali w Maskacie, a Maskat to jest stolica Omanu. Zgodnie z zarządzeniem sułtana nie będzie tu futurystycznych budynków, nie będzie wizji architektów realizowanych. Mają być tradycyjne, białe, kwadratowe, tudzież prostokątne domy, niskie. I rzeczywiście tak to wygląda. Nie ma dźwigów. Nie ma jakichś, wiecie, tutaj wielkich drapaczych mur. Ale oczywiście nie oznacza to, że tutaj nie czuć bogactwa i splendoru. Jest na bogato, nawet trawę podlewają. No teraz. Właśnie za nami. Tłuste fury jeżdżą cały czas. W ogóle Maskat jest takim miastem, jakby dzielnice są rozłożone pomiędzy tymi górami Al-Hajar i się wydaje, jakby Maskat się składał z kilku miast, a to są dzielnice, po prostu jakby tak poukrywane pomiędzy górami. Tutaj myśmy sobie pod taką kopułą siedli, bo jest strasznie gorąco. Jesteśmy tak akurat przy takim zielonym skwerze. Ja myślę, że ten vlog to będzie się nazywał Ale jest gorąco. Dawno czegoś takiego nie doświadczyliśmy. Co do samego Mutrach, tudzież Matrach, to był to kiedyś taki najważniejszy port handlowy. No i ten targ, na którym byliśmy, co czyli prawda... Czyli Suk. Suk, no. Co prawda za długo na nim nie byliśmy, dlatego że byliśmy jedynymi ludźmi, którzy wyglądali na osoby, które chcą coś kupić, więc każdy nas atakował, bo to jest po prostu, wiecie, jest południe, nikt normalny nie wychodzi o tej godzinie, bo tu praktycznie tylko ludzie siedzą w samochodach. A jeszcze taka ciekawostka, w ogóle ta promenada, którą wam pokazaliśmy, nazywa się właśnie, porównywałam do Abu Dhabi, nie? Że gdzieś tu podobne są rzeczy, ta promenada nazywa się Korniż. Właśnie pamiętasz, jak ta plaża taka, Korniż, którą żeśmy w Abu Dhabi, no mieliśmy tam iść, ale wtedy akurat był festyn. Mam wrażenie, że jakby podsumować Oman, takie drugie imię Omanu to jest splendor. I wszędzie unosi się zapach kadzideł, takich kościelnych. Takich jak u nas na jakieś większe święta w kościele jest kadzidło rozpalane. To tutaj na targu, wszędzie oni to palą. No i oczywiście te wszechobecne perfumy, takie wiecie. Jeszcze wracając do tego targowiska, które nas troszeczkę wystraszyło, okazuje się, że jest to jedno w ogóle z najstarszych targowisk arabskich na świecie. Jeszcze jest taka ciekawostka, że tutaj do tego portu w tym momencie przypływają jedynie statki wycieczkowe. Już nie ma takich, wiecie, handlowych kontenerów czy innych tam statków handlowych typowo, tylko właśnie wycieczkowce. Jakieś tam jachty i tak dalej, a codziennie rano odbywa się tutaj targ rybny. Warto jeszcze wiedzieć, że Suk nie jest otwarty cały czas, on jest czynny od 8 do 12, później jest przerwa i otwiera się od 16 do 22. No nie dziwię się, bo tu jest tak gorąco, że... Znowu powiedziałem, że jest gorąco, może warto policzyć, ile razy padło słowo gorąco. Właśnie, jak już tu jesteśmy, to w komentarzach piszcie hasło dzisiejszego odcinka gorąco. Jak coś to mamy tą kamerę taką bardziej dynamiczną, bo nasz Sony jakby się spalił, więc idziemy sobie powoli do Riam's Sensor. Ja dzisiaj wszystko źle czytam, słuchaj. To jest takie coś, to jest taka wieża i chcemy zobaczyć, jak to wygląda, bo ponoć no przepięknie. Będziemy przechodzić obok parku i zobaczymy. Pan przyszedł i uruchomił podlewanie, ale patrzcie na to. Oni podlewają, ale to jest sztuczna trawa. To jest sztuczna trawa, oni włączyli podlewanie. Ej, tu jest jakaś woda. W ogóle pan nas przeprosił za to, że włączył wodę i na nas pochlapało. A tu jest milion stopni, więc no, super. Taka przyjemność. Ej, tu jest jakaś fontanna chyba, tylko nie czynna. Doszliśmy prawie pod tą wieżę i patrzcie, tu jest jakieś opuszczone miasteczko. Pytanie, czy jest opuszczone ze względu na to, że są takie godziny po prostu? Czy w ogóle jest opuszczone, bo tak, bo wygląda raczej jakby to już nie działało, takie przyrdzewiałe trochę. Przyjechaliśmy pod taki niebieski meczet, przepraszam, ale nie pamiętam nazwy, ale tutaj jest napisane, że jedynie dla muzułmanów. Także my tutaj nie wejdziemy, ale jest piękny. A że trzeba szanować
tradycję, no to nie będziemy się wbijać, ale wygląda pięknie, no. Przyszliśmy teraz do jakiegoś takiego sklepiku czy coś, żeby kupić sobie wodę. Tam pan w tle nam robi kawkę, także chwila przerwy i zwiedzamy dalej. Właśnie siedzieliśmy w kawiarni, najlepsze są, sprawdzamy co jest w okolicy i w ogóle, a pan mówi, ej, ziomeczki, halo, zamykam. Tak, bo myśmy zapomnieli, że tutaj też godziny są, no, że kiedy oni mają modlitwy i tak dalej. I pan się uśmiechnął, nie był zły, po prostu skleił, że turyści nie ogarnęli, ucieszył się do nas i... No i poszliśmy i mamy tą kawę niewypitą, idziemy się tu kręcić, także tu będzie można na spokojnie się pokręcić po tym targu, dlatego że właśnie wszyscy zamykają. Też gdzieś mi się przez internet przewinęło, że tutaj sprzedają bardzo dużo złota. I chyba takiego prawdziwego. Zobaczcie, tutaj ta kadzielnica, że pełno w ogóle akurat sprzedają tego złota, nie? Ale kojarzy mi się to z taką dzielnicą w Malezji, taką indyjską, nie? Hinduską w sumie. Chciałem się podzielić z wami pewną historią. Bo właśnie szliśmy i było rozwidlenie i Paula poszła w lewą stronę, a ja patrzyłem w prawo i zobaczyłem, że ona idzie w lewo, więc też chciałem zakręcić za nią. I wdepnął w dziurę. Wdepłem w dziurę i to tak, że kawa mi się wylała, tak, że miałem całe okulary, cały ryj i po prostu perfekto. Aż panu zrobiłem dzień, bo pan się mega ucieszył z tego. Tip ogólnie dla takich, którzy nie chcą jakby w godzinach tej pracy, tego całego rynku, tego całego suku przechadzać się, żeby ktoś zaczepiał ich. To właśnie w tych godzinach, kiedy oni mają czas na modlitwę i tak dalej, oni sobie tutaj siedzą, ale zajmują się sobą i można w spokoju przejść, obejrzeć, zajrzeć i nie atakują po prostu ludzi. Tak, więc jeżeli chcecie sobie przejść na spokojnie po jakimś tam stoisku, rozejrzeć się, zobaczyć, no to właśnie w tych godzinach modlitw to jest dobry czas, bo większość z nich po prostu, no... nie zaczepię. W ogóle czasem mam wrażenie, że jeśli chodzi tak kulturowo, to oni są tacy bardziej otwarci, nie? Tak. Niż w jakichś innych krajach arabskich, w których byliśmy do tej pory. Ale ogólnie te kraje arabskie jakby zaczęły wyciągać rękę w stronę turystów. Tutaj mamy pieniążki, obecną walutę Omanu. Jest to rial omański, tu jest piątka, tu jest dyszka. Jego wartość to jest ponad 10 zł, tak w granicach 11 zł na ten moment. Czyli jest to jedna z najdroższych walut? Tak, dokładnie. I tutaj na każdym z nich jest sultan, wizerunek sultana Kabusa. Zobaczcie, bo mówili, że ogólnie są ceny drogie w Omanie, a jesteśmy teraz w jakiejś restauracji i zobaczcie, nawet tutaj jakieś falafelki kosztują, no nie wiem, napiszę wam, bo ja tak nie umiem tego liczyć, ale nie jest wcale tak drogo. Na przykład tutaj talerz falafela kosztuje w granicy 10 zł, więc całkiem zacnie. Mam jakieś kanapki i tak dalej, więc idzie wyżyć na spokojnie. Tutaj Wojtek, co ma do jedzenia dobrego? To jest szorma z kurczaka. No. To jest chlebek, nie pamiętam nazwy, jakieś kiszonki, tahini, hummus. I ile za to? 15 zł około. Więc no nie wiem skąd te ceny, że tam ludzie mówią, że jest drogo i w ogóle naprawdę przyszliśmy, w ogóle jesteśmy, zobaczcie, jesteśmy w, praktycznie no, przy linii brzegowej, dosłownie. Tam już widać ten taki meczet, pod którym byliście razem z nami, więc to jest stricte centrum i taka cena. A taka kanapeczka z kurczakiem, z takim, wiecie, kebab, bo mała kanapka, taki wrapik, nie, kosztuje 3 zł, więc tak naprawdę można ich wziąć 5 i się też najeść. I ja mam taką porcję, akurat sorry, bo tutaj mi wleciał jeden ten falafel, bo już się podnieciłam, że po prostu przyszło jedzenie. I też w granicy tam 10 zł chyba kosztuje. No i to tyle, no. Bierzemy się za jedzenie, bo jesteśmy strasznie głodni, bo jest już godzina 14:17. Myśmy przeszli ponad 11 tysięcy kroków w tym upale, także zabieramy się za żarcie. Udało nam się, tak jak widzieliście, wsiąść do autobusu i dojechaliśmy do zajezdni na, to się chyba nazywa Sala Trui Station, czy coś w tym stylu, jak coś tutaj wam napiszę. Z tyłu właśnie za mną jest zajezdnia autobusowa i się okazało, że my żeśmy dojechali w ogóle na ostatni przystanek, także
działa to. Jest zajezdnia ta autobusowa, także tutaj wszystkie autobusy, wszystkie linie z tej aplikacji, która nie działa, Vasalat, dojeżdżają. Myśmy jechali czwórką, czwórka stoi tam. I ogólnie w teorii powinno się płacić za bilet w aplikacji, ale aplikacja nie działa, a panowie kierowcy po prostu sprzedają bilety bez problemu. Mówicie kierunek, sprzedaję wam bilet. Bilet myśmy zapłacili po 303 riala, czyli jakieś tam 3 z groszem 4 zł za osobę, nie? Jeszcze chciałem powiedzieć, żeby nie było tak, wiecie, za sucho, to jak na nawigacji widzieliśmy, że mamy wysiąść na takim i takim przystanku, to chwilę przed tym ja wstałem, nacisnąłem stop, a okazało się to ostatni przystanek. Tutaj mamy meczet Cabos, Musket Cabos, zlokalizowany na dzielnicy Rui. W każdym razie jest to dzielnica hinduska. Także dużo hadirów tutaj jest. Ten wielki meczet, który przed chwilą Wojtek wam pokazywał, jest to jeden z największych meczetów, który nakazał zbudować sułtan Cabos bin Said. Zbudowany jest ogólnie w 1992 roku, czyli w moim roczniku. Czyli jest dość stary już. Idziemy jeszcze do sklepu, bo teraz przed sobą mamy jakiś taki duży sklep Nesto. Idziemy zrobić zakupy i jako, że mamy już godzinę, jest już po 15, musimy wracać do pracy, to chyba kończymy ten odcinek. Tak, my kończymy, a wy pamiętajcie o tym, żeby zobaczyć pierwszy odcinek z naszej podróży, po pierwsze. Po drugie, zostawić łapkę w górę. Po trzecie, zasubskrybować kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie, a wiemy, że większość z was ogląda, a nie subskrybuje. No właśnie. I bardzo nam jest z tego powodu przykro. I co? Pamiętajcie o tym, że jak macie chęć postawić nam wirtualną kawkę, to link jest w opisie. My kończymy, żegnamy się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ahoj!